Na dzień 18 marca w Leszli na terenie całego powiatu nie ma potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie prosi o pomoc w uzupełnieniu braku środków dezynfekacyjnych i ochrony osobistej dla personelu. Mieszkanka Leszna zgłasza problem. Opiekunka zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie zmieniła zasady pomocy swojej podopiecznej. Czy miała do tego prawo? Sprawdzamy u źródła. Do apteki tylko po niezbędne leki. Farmaceuci apelują, by nie narażać siebie i pracowników aptek. Jak już informowaliśmy, zaplanowana na 19 marca sesja Rady Miejskiej Leszna odbędzie się. Zarówno skład osobowy, jak i porządek obrad będzie najprawdopodobniej okrojony. Sytuacja jest wyjątkowa, mówi Adam Kośmider. Sesja Rady Miejskiej Leszna powinna odbywać się zdalnie. Są możliwości techniczne. Z dnia na dzień w Polsce przybywa osób zarażonych koronawirusem. Dlatego bardzo ważne jest dbanie o siebie i stosowanie się do zaleceń.